dziwny sposób. Staje się 10 i tak dalej, i tak dalej, i tam. Jak coś, żeby wrócić do tej optymalizacji, która jest tematem przewodnim, podobno, opowie, jak możemy przyspieszyć pracę budowania customowych projektów e-commerce posiadających design system. Prawda to? No, prawda. Sprawdzamy, czy tego opisać i czas, czy nie pisał. Spoko. Dzięki wielkie. Wielkie brawa. Następnie. Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie krótko i plastycznie, tak jak to mawia mój nauczyciel z fizyki. Temat myślę, że dość ciekawy, ponieważ skupia w sobie tak naprawdę pełnoprawny e-commerce. Dobrze, bo w ogóle kim jestem, bo ja to taki świeżak jestem trochę tutaj na kampie. Nazywam się Rafał Chrzan, ogólnie jestem full stack developerem. Od paru lat pracuję z WordPressem. No i tak naprawdę reprezentuję firmę Wiley Developers, z którą współpracuję już ponad 3 lata. Więc tyle w temacie mojej osoby. No i jeżeli chodzi o temat mojej prezentacji, no to na początek musimy sobie zadać jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. No dobra, w sumie 3 tak naprawdę. Czy to w ogóle ma sens? Czyli czy połączenie Sage'a z e-commerce'em w takim modelu hybrydowym w ogóle jest możliwe? Szczerze, poświęciłem na ten projekt kilka dobrych miesięcy. Nie obyło się bez problemów. Natomiast tu jest taka w zasadzie taki krótki filmik z tego, jak to wygląda. Te wszystkie elementy, które tutaj widzicie, to są natywne bloki, które WordPress nam dostarcza. W przypadku produktów są to po prostu WooCommerce Blocks. Jeżeli chodzi o ten header, który jest na samej górze ze sliderem, to jest już w takim modelu hybrydowym, czyli mamy templatkę w Blade'zie, która wykorzystuje pewne elementy blokowe. Tak samo checkout w zasadzie dostępny póki co hookiem, natomiast sam minikart na przykład już mamy w zasadzie ogarnięty, jeżeli chodzi o FSE. No dobra, no ale od początku może, z czym się w ogóle to wiąże? No wiąże się to z problemami pewnymi, które gdzieś tam sukcesywnie udawało mi się rozwiązywać. No i zacząłem od tego, od analizy w zasadzie, jak działa FSE, tak od kuchni. No i trafiłem na taki fajny plik, który się nazywa Template Canvas. No i jak sobie spojrzymy na jego strukturę, no to tak naprawdę żadnego rocket science tutaj nie ma. Zwykła templatka. Jest jeden mały szczegół i on się kryje pod zmienną template HTML. Dlaczego w ogóle on jest poza całą templatką i dlaczego w ten sposób zostało to zrobione? Istnieje kilka powodów, natomiast w komentarzu jest napisane, że WordPress musi wiedzieć tak naprawdę, jakie te bloki tam istnieją, wyrenderować je wcześniej tak, żeby sam WordPress mógł sobie rozpoznać, jakie skrypty i jakie style musi sobie dodać do WPH. No i potem echujemy sobie tą naszą zmienną. Tu dla przypomnienia, czym jest FSE w ogóle. No dobra, no ale jeśli chodzi o samego Sage'a, bo jak wiemy, że Sage 10 to jest w zasadzie klasyczny motyw, no niestety nie wspiera w ogóle full-site dippingu. Jak sobie otworzymy setup PHP w naszym Sage'u, no to mamy taki fragmencik kodu, który wyłącza nam tą funkcjonalność. Więc jedyne, co musimy zrobić, no to usunąć ten fragment kodu. No dobra, no ale zapytacie, czy to wszystko? No niestety nie. Jak to zawsze deweloperowi piach w oczy, wiadomo.
No więc idąc dalej, mamy coś takiego jak Acor. Acor to jest paczka, która między innymi zarządza sobie wszystkimi tabletkami. No i to może dodam, tu macie link do mojego GitHuba. Jedyne co trzeba też zrobić w kompozerze, no to dodać sobie do repozytorium, dopisać prefiks dev hybrid FSM. Tam jest mała jedna modyfikacja zrobiona, która pozwala nam używać jakby stage'a hybrydowych z FSM. No dobra, ale czy to już? Już możemy używać tego pełnoprawnie? No niestety nie. No bo musimy jakoś rozpoznawać, jak jesteśmy, w jakiej templatce jesteśmy i czego tak naprawdę używamy, tak? Więc niestety, ale nie znalazłem żadnej innej metody, jak wpięcie się w hook, o którym już gdzieś tam Piotr wspominał, więc dla wszystkich powinno być jasne. Tak naprawdę który wyświetla nam, jaka jest templatka. No i sobie niestety, ale musimy użyć globala po to, żeby ta zmienna była dostępna potem jeszcze gdzieś indziej. No i tak naprawdę rozpoznajemy, czy to w ogóle jest blade, czy nie. I zwracamy sobie true or false. No dobra, czy to już? Czekacie pewnie, nie? No nie, niestety. Została nam ostatnia modyfikacja do wykonania, czyli modyfikacja naszego indeksu po stronie Sage'a. No i tutaj akurat musimy zrobić dokładnie to samo, co robi ten Template Canvas, czyli renderujemy sobie, najpierw sprawdzamy, czy w ogóle mamy do czynienia z templatką blade'ową. Jeżeli tak, no to renderujemy sobie nasz content wcześniej, tak żeby WordPress wiedział, jakie style może dodać sobie do naszego WP Head. No i wyświetlamy sobie ten nasz content, a w przeciwnym wypadku, jeżeli to nie jest blade, no to renderujemy to, co nam przychodzi, czyli ten Blade Canvas. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o technikalia, ale przechodząc do design systemu, jak to nam w ogóle może usprawnić pracę? Często zdarza się tak, że razem z projektem przychodzi grafik i sobie wymyśla, jest odklejony od rzeczywistości, oczywiście nie umniejszając grafiką. Poczekaj. Tak, jeżeli podejdziemy do naszego projektu atomowo, czyli stworzymy sobie przycisk, potem z tego przycisku stworzymy sobie jakiś tam komponent, tak? Złożony na przykład z tytułu plus jakiegoś opisu, zrobimy z tego jakąś tam sekcję, no to szybko taki projekt można wykonać w WordPressie. Tutaj są przykłady takich złożonych komponentów. Wiem, że WLC kiedyś prowadziło webinary. Myślę, że te webinary wrócą o FSE. Jakoś niedawno też był. No dobrze. No ale jeżeli chodzi o WooCommerce Blocks, no to tak wygląda tak naprawdę fragment z panelu. Jest to pattern, który ma w sobie kolorowe bloki WooCommerce'a. No i tak naprawdę możemy sobie zmieniać dowolnie wszystko. Chwileczkę. Myślę, że to jest... Okej, okay, nieważne. Jeżeli chodzi o single product, no to tak jak na początku widzieliście, on działa hybrydowo. Czyli mamy pewne metody zapisane w Blade'ie. Natomiast trzeba też mieć na uwadze, że WooCommerce, jeżeli chodzi o produkty, używa klasycznego edytora. No a my chcemy zrobić troszeczkę inną rzecz, czyli uruchomić edytor Gutenberga. Czyli znowu dodajemy sobie w
filtr, który pozwala nam używać ten dekla po stronie produktu. No i tak naprawdę ten cały content, który widzieliście pod spodem z tymi sekcjami, z obrazkami i tak dalej, to to jest wszystko ogarniane przez właśnie, to macie przykład. To są tak naprawdę paterny, które gdzieś tam sobie możemy wrzucić. Natomiast jeżeli chodzi o opis produktu, to przeniosłem go do sekcji krótki opis produktu. To jest tylko short description w zamienności za ten the content. Myślę, że fajne rozwiązanie, bo naprawdę ułatwia mega pracę i szczerze powiedziawszy, to na ten e-commerce on jest praktycznie gotowy. Poszło niecałe 120 godzin. Także jeżeli chodzi o optymalizację czasu pracy, myślę, że warto eksperymentować, bo tak naprawdę klient dostaje od Was w pełni prawnie działający e-commerce, może tak naprawdę modyfikować sobie treści. W zasadzie jest to praktycznie 1:1 i backend, i frontend. No i ostatnia rzecz, mam minutkę, także funkcja Bublocks, bardzo fajna funkcja, ponieważ jeżeli mamy na flatkę w Blade'ie, pewne elementy chcielibyśmy używać, czyli renderować jakieś tam fragmenty czy te bloki. Spokojnie, bo jest taka właśnie funkcja fajna Bublocks, czyli w tej funkcji po prostu podajemy ciało naszego bloku, który tak naprawdę załatwia sprawę. No i fajne jest to, że na przykład produkt Baton, który dodaje coś do koszyka, jak wrzucicie go w tę klatkę z Blade'em, z Single Product, no to będzie działać od strzała, nie? Zmieściłem się przecież. Super. Także tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Są pytania? Są, oczywiście. Tak, ja mam takie pytanie, nie super do skarbu. Takie pytanie, czy było warto, koniec końców, czy ten plus z wykorzystania Blade'a w tym miejscu, gdzie nie chciałeś użyć bloków gutenbergowych, był warty tego zakładu, czy nie lepiej by było jednak nie robić hybrydowego podejścia, tylko skupić się bardziej na FSL i uzupełnić ewentualne braki jakimiś na przykład customowymi blokami albo baternami tego typu rozwiązaniem, zamiast iść w tą gry. Dobre pytanie, dzięki. Wydaje mi się, że było warto z uwagi na responsywność tego projektu. To też nie jest tak, że zapominamy zupełnie o projekcie, żyje sobie tam 3 lata, umiera śmiercią naturalną. Natomiast wydaje mi się, że tak było warto, bo jakakolwiek modyfikacja w tym systemie pozwala na bardzo proste zaimplementowanie pewnych rzeczy. Nie wiem, przyjdzie nowy widok, cokolwiek się zmieni, jesteśmy to w stanie bardzo szybko naprawić, bądź też zaimplementować nowe rzeczy. Myślę, że jak najbardziej. Dzięki. 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 Dzięki.